Witamy w trzecim dniu nowenny do powszechnie znanej i lubianej błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, znanej również jako Franciszka Siedliska. W dzisiejszym dniu modlitwą otaczamy szczególnie naszych rodziców. Prosimy dla nich o łaskę wiary, by przekazywali nam miłość Bożą, a także cierpliwość, bez której ciężko z nami wytrzymać. A jaką rolę w życiu Franciszki odegrali jej rodzice? Ojciec Franciszki, Adolf Siedliski, był właścicielem Żar. W okolicy uchodził za dżentelmena tamtych czasów, wychowanego, dobrze wykształconego, ale również wybuchowego, nieustępliwego. Matka Cecylia była zupełnym przeciwieństwem męża. Cicha, łagodna, we wszystkim uległa mężowi. Już na początku życia Franciszki ojciec widział jej szczęście w bogatym zamążpójściu, czego skutki były widoczne przez resztę życia. Częste spięcia na linii tata, Franciszka, wynikały z podobieństwa ich charakterów. Oboje nieustępliwi i stanowczy, a mama jako uosobienie spokoju ratowała niejednokrotnie rodzinę przed większym konfliktem. Mama Franciszki była bardzo wątła na zdrowiu, a przez to skoncentrowana na sobie. Niewiele czasu poświęcała wychowaniu dzieci. Wychowaniem Franciszka i Adama zajmowały się sprowadzone przez ojca nauczycielki i guwernantki. W pokoju Franciszki w Żarach wisiał obraz Matki Bożej Częstochowskiej, dzięki któremu zaczęła się w niej budzić miłość do Matki Zbawiciela. Pewnego razu, gdy mama zmożona ciężką chorobą leżała w łóżku, a dzieci nie mogły przy niej przybywać, Frania modliła się przed tym obrazem o zdrowie dla matki. Mówiła wtedy: Matko moja, zachowaj mamę. Te słowa były wstępem do następnego zdania: Bądź matką moją. Które całkowicie zmieniło życie Franciszki. Ojciec Franciszki kochał ją bardzo, jednak była to miłość zaborcza. Ojciec miał swój plan na życie córki. Widział ją na salonach w roli wielkiej pani. Kiedy Franciszka zdradziła mu swoje pragnienie oddania się Bogu poprzez życie zakonne, usłyszała twarde i bolesne słowa od najbliższej jej osoby. Wolałbym cię widzieć w trumnie niż zakonnicą. To doświadczenie nie zachwiało miłością córki i dalej gorliwie modliła się o nawrócenie taty. Ojciec na łożu śmierci, po przyjęciu sakramentów świętych, powiedział do córki: Teraz, moja mała, spokojna o moją duszę. A teraz zapraszamy na krótką modlitwę. Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica, błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twojego na ziemi. Amen.